Cześć kochani, witam. Dzisiaj chciałabym porozmawiać troszkę o kosmetykach Bobbi Brown. Ponieważ ja jakiś czas temu, nie wiem, z półtora miesiąca temu, kupiłam zestaw z Bobbi Brown do makijażu Smoky Eye. Pani w Douglasie oczywiście zachwalała tak, że mało tam jajka nie zniosła. Faktycznie cenowo, biorąc pod uwagę detaliczne ceny pojedynczych tych produktów, cenowo wyszło fajnie. Nie miałam przedtem nic z Bobbi Brown, więc zdecydowałam się spróbować. No cóż, pierwsza rzecz z tego zestawu to jest tusz Smoky Eye Mascara. Taka mała, dość mała szczotka. Essie. Znowu psychoza. Cóż, w porządku rozdziela rzęsy, nie podkręca. Dość, no, w miarę je pogrubia i zagęszcza. Natomiast po 3 godzinach panda. Po 3 godzinach odbite, nie ma siły po prostu. To jest tuż na 3 godziny. Co mnie strasznie wkurzyło, ponieważ no nie nadaje się dla mnie do pracy kompletnie, kiedy ja 8 godzin w pracy siedzę. Jest do bani dla mnie. Kruszy się, no przede wszystkim się strasznie, ale to strasznie odbija. Więc dla mnie jest absolutnie do bani. Jeden z gorszych tuszy, jaki kiedykolwiek używałam. Co dalej? W zestawie był żelowy eyeliner longwear, czyli długo utrzymujący się. Ok, konsystencja bardzo fajna, fajnie się rozprowadza, łatwo się z nim pracuje, wszystko fajnie, pięknie, natomiast wcale nie jest longwear. Dla mnie Eveline i z Maybelline jest podobny taki żelowy, długo utrzymujący się i tamten się długo utrzymuje. Natomiast ten po paru godzinach odbija się z kolei tu. Załamka totalna. Ja go tak czy siak używam. Poprawki sobie jestem w stanie nanieść w pracy w miarę. Ponieważ no fajnie się z nim, naprawdę fajnie się z nim pracuje. Natomiast jeszcze do tego był dodany taki pędzelek do niego. Natomiast on jest tak do bani, że w ogóle go nie używam. Ja używam pędzelka z Iwonu cały czas, bo go bardzo lubię. Taki maleńki. No ładnie wygląda, jest drewniany, ale nic poza tym. Ładnie wygląda. Kolejna rzecz. Kredka, liner, kajal. Smoky Eye, kajal, liner. Czyli taki w zasadzie liner w ołówku do robienia efektu Smoky Eye z gąbeczką. Czyli generalnie do odwróconego smoki, czyli malujemy, rozcieramy. Ok, fajnie. Super, nie? Łatwo się maluje. Natomiast jak się go rozciera, to trzeba go z 500 razy nałożyć, żeby był efekt smoki. Ponieważ tak do tej, no, wiadomej części ciała się rozciera, że trzeba poprawek nanosić 5, 6, tak, żeby uzyskać ten efekt Smoky Eye. Więc za taką cenę nie opłaca się kompletnie. I ostatnia rzecz, też konturówka do oczu w żelu. Mocny pigment, fajny kolor, natomiast ciężko ją zastrugać tak, żeby cały czas była cieniutka. Żeby nią cieniutko pracować, jest dość miękka, więc momentami za miękka, rozjeżdża się trochę. Jest oczywiście longwear, no i jest absolutnie nie longwear, dlatego że po 2 godzinach się odbija na górze. Więc słuchajcie, jestem strasznie zawiedziona tymi kosmetykami. Dla mnie to jest totalny kit. Za takie pieniądze nie powinny być tak mało trwałe. Zwłaszcza, że piszą longwear. Dla mnie po prostu totalna tragedia. Nigdy więcej nie kupię nic z tej firmy. Cóż, niestety zawiodłam się. Może innym osobom będzie pasowała, ale mi nie. na tym koniec. Dziękuję, do zobaczenia.